Cześć, z tej strony Tomek. Powiem wam tak, no mam chwileczkę czasu, jest sobota, cisza w domu, więc coś chciałem właśnie zrobić, co już kilka razy zrobiłem, ale powiem wam tak, że no, trzeba mieć jakiś czas, żeby się to z tym ogarnąć. Generalnie to wykonanie tego jest banalnie proste. Jak to się może inaczej nazywa? Polet Park, czy jakoś tak. Tak naprawdę rzecz biorąc, nazwijmy to inaczej, jest to czesana łopatka, tak nazwijmy to po polsku. O co chodzi z tą łopatką? Jest to długo pieczona łopatka, około 8 godzin. Nie będę ją piekł w wolnowarze, nawet na początku zamarynuję. Ale powiem wam tak, plus do tego jakiś dobry sos, który też tam pokażę, jak się robi, barbecue. I powiem wam tak, na chleb nie ma nic lepszego. Mało tego, możemy sobie w lodówce nawet zamrozić, no to już nie będzie takie, ale możemy potem podgrzewać, odsmażać, podawać jako gotowe danie obiadowe, ale na kanapki to jest po prostu petarda. Czesana łopatka. Co do takiej czesanej łopatki będzie nam potrzeba? Dziś, no dobra, ogólnie, około tam 50-100 ml soli. Tu mamy takie przyprawy, możemy sobie tutaj zmiksować, ja mam taką przyprawę do mięs różnego rodzaju, czosnek, papryka i też tutaj dodałem jeszcze, zmieszałem taką przyprawę pięciu smaków. Ona jest tylko mało, bo ona jest dosyć bardzo mocno aromatyczna. 1-2 kg naszej łopatki, tuściutka, bardzo dobrze. Około tyle soli, 1 trzecia soli. Szklanka wody. I jakiś garnek. Pokażę najpierw, co robimy dzisiaj, a co zrobimy jutro. Moment. Więc dzisiaj na początku musimy tą zalewę, tą naszą łopatkę wziąć i po prostu zrobić jakąś zalewę. Ja tu robię zalewę bardzo małą, bo wychodzi nam szklanka wody. 1/3 szklanki soli i staramy się po prostu to rozpuścić. Jak się tam nam rozpuści, to za chwileczkę to weźmiemy i o, tutaj no, ładnie na tutaj bryzga, to pokażę za chwilę co dalej. Dobra, tą naszą sól staramy się rozpuścić w szklance wody. Możemy nawet dać na troszeczkę więcej, nic się nie stanie. Jeżeli się nam nie rozpuści, to możemy ją ewentualnie delikatnie podgrzać. Temperatura spowoduje to. Oczywiście zalewamy naszą łopatkę już chłodną zalewą. Aha, i co jeszcze? Rozpuszczamy tą naszą sól. Ona się fajnie nam rozpuściła, nawet bez podgrzewania. Dodajemy naszej przyprawy do mięs, do naszej zalewy. O, dobra. Naszą przyprawę do mięs. Sól się już nam prawie rozpuściła. Dobra. Dobra, okej. I powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc, taką łopatkę można marynować minimum 12 godzin. Ja robię to właśnie w ten sposób. Pokażę, może tu się troszeczkę nam się bałagan narobiło. Ja łopatkę robię w takim, wykorzystuję do marynowania nieraz. Takie pojemniki są do przechowywania próżniowego, znaczy próżniowego, no nie oszukujmy się, tam próżni nie ma, tylko że jest niskie ciśnienie. Powoduje to, spowoduje nam to, że nasza marynata po prostu o wiele szybciej się wchłonie, nie? No i przez to będzie smaczniejsze nasze mięsko. Zalewam. Momencik. Chyba trochę przedobrzyłem. Dobra. Dobra. No to lepiej trochę więcej. Generalnie musi być przykryte. No i cały patent jeszcze polega na tym, że teraz tak. Przykrywam naszą łopatkę. Kilka śmiesznych ruchów. Staram się po prostu wypompować powietrze. O, już ciężko. Już dekielek przywarł. I to wszystko. Wstaję na 12 godzin do lodówki. Podciśnienie, które się wytworzyło, powoduje, że nasza solanka z naszymi przyprawami wchłania się
do mięsa i o wiele szybciej się marynuje. Może pokażę. Tu na takim przykładzie może zdejmę. O. Jak tu nam... Jak to widać? Jak ta marynata tam krąży. O, widzicie? W wyniku tego podciśnienia mięso od środka jakby nasącza się. Bardzo fajna sprawa, takie pojemniki. Znaczy można oczywiście normalnie to wziąć i zalać i poczekać. Na pewno lepszy efekt osiągniemy, jeżeli ten. Postaram się jeszcze w międzyczasie jeszcze ją może obrócić, żeby tak ta przyprawa weszła z każdego miejsca. Dobra. W normalnym garnku opcja odstawiamy na 12 godzin do lodówki. Niech sobie tam leży. Mamy już naszą opadkę, która się marynowała ponad 12 godzin. Aha. Musimy ją otworzyć. Dobrze. Wszyjście ten taki wyczuć go. Bardzo ładnie pachnie. Wyciągamy ją. Musimy ją osuszyć. Czyli wytrzeć ręcznikiem. Żeby nie była za mokra. Dobrze. Teraz, co dalej? Olej. Wlewamy. I nasze przyprawy, które pokazywałem dzień prędzej. Wsypujemy. Czemu tak dużo? Ktoś powie, no tak, ale tak dużo? Powiem wam tak, poprzez tak długie gotowanie, około 8 godzin, powoduje też, że nasza opadka część tych przypraw straci i one po prostu tam znikną. Nie będzie tak po prostu nie będzie tyle smaku, więc trzeba ją naprawdę solidnie przyprawić, żeby na koniec tego naszego pieczenia była dobra. Oj, trochę upierdzieliłem. No ale dobra, już mamy. Teraz tak. Odkrywamy tą naszą opadkę. Wkładamy. O, odstawię. Trochę wytrę. Nasz wolnowar. O. Opadkę. Stawiamy na high. Przykrywamy. 8 godzin i czekamy. Można oczywiście w piekarniku, kto jak lubi, jak dbam wolnowar. 8 godzin i czekamy. Już minęło 8 godzin, jak nasza łopatka sobie się działa. Zobaczcie tutaj, jak wygląda. Nie wiem, czy to może tak dobrze widać. Ale uwaga, wyciągam ją. Powiem tak. Zapach, jaki się unosi z tej łopatki, to jest po prostu... Kurde, nie wyciągnę jej. Teraz pokażę dlaczego. No bo to jest właśnie ta czesana. Ona się faktycznie rozpada. Zobaczcie. Wyciągam ją w kawałkach. Powiem tak, można ją podawać jako danie na przykład na chleb, do chleba, lub też na przykład jako na obiad. Wow, rozleciała się. Ale ja pierdzielę. Wyżerka na maksa. Rozleciała mi się totalnie. Do tego zrobić jakiś pyszny sos barbecue. I powiem wam tak, nie? Wow! Zobaczcie.
zobaczcie, jakie to mięso jest. Nie, no po prostu. To trzeba zobaczyć. Zobaczcie. Widzicie? Praktycznie, że dlatego czesana, bo można ją po prostu wyczesać. Pięknie się rozlatuje. Jest tak delikatna. Ja pierdzielę. Chyba ją całą zjemy. Naprawdę. Powiem tak. Ja tu miałem kilogram 20. Zawsze kupuj, zróbcie więcej. Bo zawsze będzie za mało. Pozdrawiam. Smacznego, naprawdę. Mega smaczne.